Cześć wszystkim, z tej strony dzielna załoga blogu W Cieniu Imperium, a ze mną niezmiennie mój gracz Werner Gorder. I jak zawsze nasz MG, Rupert ze wsi Hojten. A dzisiaj temat, którego dawno nie było na naszym kanale, czyli temat o krasnoludach, ale nie takich zwykłych, przeciętnych, brodatych krasnoludach, którzy wszyscy znamy i kochamy. Znaczy, te krasnoludy również są brodate i bardzo je kochamy, prawda? Oczywiście, jak najbardziej, miłość dla wszystkich krasnoludów. Niemniej jednak chcemy porozmawiać o krasnoludach imperialnych, tak zwanych, czyli tych, które od wielu, wielu lat, i to tak naprawdę tysięcy, są jednym z trzonów trzymających to imperium, są jedną z tych ważniejszych elementów tego wszystkiego. Wydają się być tak naprawdę najlepszymi kandydatami na postacie dla graczy chcących grać krasnoludami, w takich multi, że tak powiem, rasowych drużynach zwłaszcza. Co jest o tyle zabawne, że przez te tysiąclecia kontaktów z ludźmi i mieszkania wśród nich, tak naprawdę bardzo różnią się od swoich kuzynów z Karas Ankor. Tak, tak swoją drogą muszę przyznać, bo dużo informacji na ten temat można uzyskać w dodatku Archiwa Imperium, który notabene niedawno wyszedł po polsku, a my też tutaj mamy pretekst, żeby podziękować patronom, bo dzięki naszym patronom mamy dostęp do tych wszystkich rzeczy wydawanych regularnie przez Cubicle 7. I tam jest właśnie sporo informacji na temat społeczeństwa i krasnoludów imperialnych. I też mi się bardzo spodobało, bo pamiętam, jak zaczynaliśmy aktualną kampanię jeszcze tam ze 3 lata temu. Ja sam tworzyłem kiedyś swoje miasto na swoje potrzeby, gdzie budowałem właśnie dzielnicę krasnoludzką. I spodobało mi się, że mój sposób myślenia i jak to stworzyć, jak to powinno wzajemnie do siebie pasować do tej tkanki imperialnej, bardzo się zgadza z tym, co zrobili autorzy Archives of the Empire. Z drugiej strony wychodzi na to, że może po prostu jestem mało oryginalny. Niemniej jednak, wracając do samych krasnoludów i ich historii, to może zacznijmy od tego, że historia krasnoludów w Imperium w zasadzie trwa dłużej niż samo Imperium. Dokładnie tak, a powiedziałbym jeszcze więcej, że jest starsza niż nawet przyjście tych ludzi, którzy później mieli to imperium stworzyć. To znaczy krasnoludy współpracowały z ludźmi jeszcze za czasów wojny o brodę, wojny zemsty, prawda? Tylko że wtedy byli to inni ludzie niż ci, którzy później mieli stworzyć wraz z Sigmarem imperium, ponieważ był to lud zwany Beltani. To też jest bardzo ciekawy temat, myślę, że kiedyś do niego wrócimy przy okazji dawnej wiary. Ale to był lud, z którym krasnoludy weszły we współpracę, ponieważ no, ci ludzie dobrze uprawiali pola, produkowali żywność, która bardzo krasnoludom była potrzebna do tego, żeby prowadzić wysiłek wojenny. Później za czasów wojen z goblinami ta współpraca tylko się zacieśniła i część krasnoludów no, wyruszyła jako placówki handlowe, jako przedstawiciele, kupcy jacyś właśnie do tych ludzi, tam się osiedlili i zaczęli ich uczyć różnych przydatnych umiejętności w zamian. Tak, dokładnie. No i te wioski, w które wtedy krasnoludy zakładały, bo część z tych wiosek została założona przez klany, które opuściły, prawda, góry. Bardzo często dlatego, że po prostu twierdze upadły i te klany, które przetrwały, no, szukały nowego domu. I zakładały osady wśród tych ludzi i te osady później zostały niejako pochłonięte przez miasta, które się rozrosły. Gdzie wciąż te osady po prostu stały się z odpowiednimi dzielnicami, jak Davyheim znana z Ubersrake. Albo Kazit Urbas w Aldorfie. Czy innymi, gdzie są, to też jest ciekawy temat, do którego dojdziemy, takim państwem w państwie, prawda? Gdzie te dzielnice krasnoludzkie są wyodrębnione, mają swoje zasady, swoje de facto mury. Wszystko jakby oddziela je od tego miasta, którego są częścią. I właśnie fajne jest to, że mogą być przykłady na to, że są starsze niż miasto, w które wrosły niejako, a w zasadzie które wyrosło dookoła nich. Ale tak jak mówiłeś, rzeczywiście krasnoludy już zaczęły i zacieśniały współpracę z tym ludem Beltanii. Potem natomiast przyszli znani nami kochani barbarzyńcy, ci tacy troszeczkę bardziej wojowniczy, którzy zaczęli wypierać ten pokojowy lud. W zasadzie są mieszkańców pól niemalże, może tacy trochę protopolanie. Coś w ten deseń. Jakbyśmy się chcieli doszukiwać, prawda? W każdym razie wyparli ich z miejsc, które zamieszkiwali, zajęli jakby ich miejsce z czasem. No i tak, no dochodzimy do momentu, w którym mamy te różne plemiona, z którymi Sigmar później tworzy imperium. I tam te krasnoludy już są. Żyją wśród tych ludzi, prowadzą handel,
Dokładnie, jak Sigmar staje się imperatorem, jak już mamy całą tą... Znaczy, też jest fajne, że krasnoludy generalnie tak starały się, żeby problem ze zmianami plemion ludzkich za bardzo ich nie dotyczył, więc handlowali z nowymi tak samo jak ze starymi i po prostu starali się, żeby tam nie było z tego powodu dużej afery, no i im się zmienili trochę ci ludzie, z którymi współpracowali. Ci nowi ludzie też byli dużo bardziej użyteczni jako sojusznicy na polu bitwy, ale rzeczywiście po znanej wszystkim historii tam Sigmara ratującego króla, Galmaras i to wszystko, Sigmar oczywiście mówi, że wszystkie krasnoludy, które w wyniku wojen nie mają już swoich twierdz, nie mają gdzie zamieszkać, są jak najbardziej zaproszone do Imperium i będą uważane za obywateli Imperium, to te krasnoludy właśnie z tych upadłych twierdz przychodzą do Imperium i okazuje się, że tam już istnieją krasnoludzkie osady, istnieją krasnoludzkie klany i linie, które żyły w Imperium od dawna, bo z tego, co nam właśnie podają archiwa Imperium, to krasnoludy kontaktowały się z ludźmi i potrafili zamieszkiwać w ludzkich osadach czy nieopodal nich tak dobre 1000 lat przed Sigmarem, więc ta historia jest naprawdę długa. No i potem też jest ciekawie, bo rzeczywiście krasnoludy zostają uznane za jeden właśnie z filarów imperialnego państwa. Cała kwestia sojuszu z Sigmarem to też jest, wiesz, bardzo ważna kwestia mitu założycielskiego. No i nie można myśleć i mówić w ogóle o Imperium, nie myśląc i nie mówiąc o krasnoludach. Jednak potem pojawiają się też takie mroczniejsze elementy historii, o których rzadko się słyszy. No tak, ten stan dobrej współpracy trwał bardzo długo, bo około 1000 lat, kiedy krasnoludy były całkowicie pełnoprawnymi członkami społeczności Imperium. No więc już mamy jakby 2000 lat tego, jak krasnoludy z ludźmi żyją, prawda? Z czego tylko 1000 lat istnieje samo Imperium. No i potem rzeczywiście pojawiły się takie problemy, że bogactwo krasnoludzkich klanów zaczęło kłuć w oczy imperialnych władców. I tutaj mamy przykład imperatora Ludwika I, zwanego Grubym. To jest dokładnie ten sam, który niziołkom przyznał Krainy Zgromadzenia i miejsca elektorskie w kolegium zarówno starszemu Krainy Zgromadzenia, jak i wielkiemu teogoniście. Ludzie mówią, że z powodu łapówek. No i on zaczął oczywiście podnosić wszelkiej maści podatki, czy nakładać podatki na krasnoludy, na ich dobra, no i wszystko z tym, co związane, żeby jak najwięcej pieniędzy i bogactw od nich skierować do swojego skarbca. Po nim przyszedł jeszcze drugi imperator, który również kontynuował tę politykę, ale jego rządy zostały zakończone przez plagę Czarnej Śmierci. No, to znaczy nie bezpośrednio nią, tylko wszystkie rzeczy, które z nią związane były, to znaczy początek wojen ze Skavenami, bo Boris Goldgather przeżył plagę Czarnej Śmierci o kilka lat, ale no tak, to był praktycznie jego koniec i krasnoludy, które pamięć mają dobrą, dużo mogą wytrzymać, pamięć mają dobrą i nie zapominają uraz. Nawet te imperialne, może nawet zwłaszcza te imperialne, w związku z czym później już w tej całej pożodze wojennej związanej z walkami ze Skavenami, krasnoludy zemściły się na wszystkich członkach dworów cesarskich i cesarza Borysa i cesarza Ludwiga, kończąc ich linię krwi permanentnie, to znaczy wyrżnęły wszystkich po cichutku, tak żeby ci, którzy korzystali z nieszczęścia krasnoludzkiego, no nie mieli już żadnej przyszłości. Tak, mówimy tutaj o krasnoludzkich zabójcach mszczących się za krzywdy dokonane na ich pobratymcach, tak? W sensie, czy w ogóle krasnoludzkim społeczeństwie. Żeby to znaczy, było... no poszczególne jednostki, znaczy to była zorganizowana akcja przez krasnoludzkie społeczeństwo, ale nie robił tego każdy krasnolud, to było bardzo po cichu. To było tak, żeby nikt tego nie zauważył, ponieważ mogli sobie pozwolić na to, żeby rozciągnąć to na kilka lat, a nawet więcej niż kilka. Ludzie tak szybko odchodzą. I teraz jak właśnie, bo moje pytanie jest, bo jak o tym wszystkim czytałem i starałem sobie to też poukładać, to czy tylko ja tak mam, że jak czytam o krasnoludzkim społeczeństwie w Imperium, tych krasnoludów imperialnych najbardziej, to kojarzą mi się Żydzi? Mi trochę też. I myślę, że po części te skojarzenia mogą być trochę uprawnione, ale po części też są trochę przesadzone. Bo z jednej strony mamy tutaj właśnie też jakąś społeczność, która żyje w swoich zamkniętych jakby dzielnicach, które no nie są odgrodzone od zewnątrz, no ale krasnoludy raczej są nieufne w stosunku do obcych. Ale z drugiej strony ci obcy tutaj, czyli tutaj społeczeństwo imperialne, bardzo lubi krasnoludy. Wiesz, to nie jest tak, że krasnoludy są w jakiś sposób dyskryminowane czy coś w ten deseń, no ponieważ krasnoludy są częścią mitu założycielskiego. Każdy wyznawca Sigmara będzie uwielbiał swojego lokalnego krasnoluda. Chyba, że osobiście się pokłócą. Rozwinę
myśl, bo to wiadomo, może wiele znaczyć, ale właśnie a propos skojarzeń z Żami, no to mi się to jawi właśnie w kontekście też po części właśnie mitu założycielskiego i wiesz, starszych braci wierzę jak najbardziej, ale okej, my w Polsce teraz dla nas to nie jest znajome, prawda, posiadać takie w zasadzie enklawy populacji, która sama z siebie stara się odgrodzić, bo dla mnie to jest ważny fragment. I to są rzeczy, o których ja czytałem, które mnie ciekawiły a propos hasydyckich Żydów, na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie oni mają swoje jakby, wiesz, dzielnice czy budynki, miejsca, gdzie na przykład ubiory, jakie stosują i tak dalej, są po to, żeby oni sami odgradzali się od obcych, żeby, wiesz, żeby sami siebie lepiej poznawać i odróżniać się od obcych, gdzie właśnie masz to społeczeństwo, które samo stawia granice, po to też, żeby przetrwać jak najbardziej, żeby trzymać swoje tradycje żywe, żeby one mogły prosperować. Tutaj trzeba zwrócić ważną uwagę, że ja to w ten sposób interpretuję, no bo się, wiecie, wychowałam w Europie, a nie w Indiach, bo ktoś, kto pochodzi z Indii, prawda, miałby inne pewnie skojarzenia, ale właśnie bardzo mi się podoba kwestia tego, że też na potrzeby sesji, prawda, że symultanicznie jako krasnolud, postać krasnoludzka, możemy żyć w dwóch różnych społeczeństwach, gdzie są dwa różne sposoby postrzegania pewnych rzeczy, dwa różne tak naprawdę systemy prawne, które mogą się nakładać lub wykluczać w różnych sytuacjach. I to wszystko jest w bardzo ciekawy sposób pomieszane, prawda? A ja bym tutaj do tego dodał jeszcze to, że zawody wykonywane przez imperialne krasnoludy też nie zawsze są tymi zawodami, które ludzie chcieliby wykonywać, w związku z czym trochę się niektóre rzeczy na nie spycha, a z drugiej strony one są w tym dobre i wymyślają nowe sposoby, bo też odrzuciły te stare drogi, stare sposoby z karaków, które wielu rzeczy zabraniały, w związku z czym imperialne krasnoludy mogą wprowadzać pewne innowacje w tym zakresie i na przykład są forpocztą bankowości w Imperium, jakichś tam ubezpieczeń i tak dalej. Tu myślę, że dojdziemy do Arkata Fogera z Marienburga, który właśnie na tym zbudował swoje Imperium. Ale no tak, pomijając to, że to się jednak bardzo, ale to bardzo różni, a sama idea starszych braci wierzę, to był pomysł dwudziestowieczny z pewnymi korzeniami w wieku XIX, to jest jednak kilka aspektów, które sprawiają, że mi też ich trochę przypominają. Druga rzecz właśnie a propos też tych zawodów, to działa to też w ten sposób i w ten sposób jest to opisywane, że krasnoludy no siłą rzeczy są bardzo cenieni jako rzemieślnicy, więc wiadomo, na pewno wszelkiej maści kowalstwo, wytwórstwo broni, pancerzy, tego typu rzeczy, górnictwo oczywiście, kamieniarstwo. No i to wszystko są jednak zawody, wiesz, które wymagają umiejętności, no i są cenione, prawda, to są wykwalifikowane prace, więc cała ta kwestia właśnie podnoszona a propos tego gromadzenia bogactwa przez krasnoludzkie klany i rodziny jest jakimś tam elementem, który może pojawiać się na sesji właśnie odnośnie tego, co tutaj mamy z lore a propos właśnie Ludwiga Grubego. I wiesz, to fajnie też mi się wydaje, że może wyglądać w kontekście tego, że krasnoludy jednak dużo lepiej i bardziej pamiętają wszystkie urazy, bo prawdziwe czy nieprawdziwe. To też jest takie społeczeństwo, wydaje mi się, że to może być takie społeczeństwo, gdzie wiesz, o ile młody krasnolud może nie mieć problemu, żeby mieć, wiesz, grupę przyjaciół, czy też innych awanturników, z którymi wyrusza na przygody, o tyle starszy, czy to wioski, czy to klanu, czy jego bezpośredni rodzic, może mówić, wiesz, rzeczy w stylu uważaj na ludzi, bo oni mogą się zawsze odwrócić, ich myśli łatwo schodzą na drogę chaosu i potrafią łatwo zapomnieć na przykład o tym, co dla nich zrobiliśmy. Też w ten sposób, bo tutaj też mamy fajnie opisane kwestie związane ze starszymi klanów, którzy trzymają te księgi, nie chodzi tylko o księgę uraz, ale chodzi też o księgę zasług, księgę długów i tak dalej. I ta wiedza, która ma setki, tysiące lat w krasnoludzkim społeczeństwie dalej jest trzymana, dalej są jakieś obchody z tym związane. To jest bardzo ważne dla tego trzonu krasnoludzkiego społeczeństwa. Ale wiesz, mamy też Arkata Fogera, wspomnianego wcześniej, który jest w tym Marienburgu obrońcą każdej mniejszości, który ma znajomych wszędzie i jest wyjątkowo otwartym kupcem i finansistą. W związku z czym to też jest różnie, a to jest chyba najpotężniejszy imperialny krasnolud żyjący jeszcze, choć już w tym momencie poza Imperium, ale został członkiem dyrektoratu Marienburgu w czasach, kiedy jeszcze Marienburg był częścią Imperium.
Tak, znaczy ja bym tutaj też dodał, że jest moim zdaniem ogromna różnica i to też dla mnie się po prostu to jawi jako bardzo ciekawy podkład do wszelkiej maści sesji. A to jest super w ogóle. Wiesz, że mamy krasnoludy z Karaków, czy z klanów, z twierdz i tak dalej, które zupełnie inaczej patrzą jednak na krasnoludy imperialne i tam nie ma otwartej wrogości w żadnym wypadku, ale jest pewne poczucie wyższości z jednej i tak naprawdę z drugiej strony. No i mamy krasnoludy właśnie z tych klanów, które mieszkają od często tysięcy lat w Imperium. Część z nich nawet, jeszcze właśnie jak mówiliśmy, zamieszkała tam zanim powstało Imperium, ale to wszystko dalej funkcjonuje w ramach krasnoludzkich klanów. Tak, te ich struktury są troszeczkę bardziej luźne. Pewne prawa i zasady nie są tak... przystosowały się do innego trybu życia, ale to wciąż jest zhierarchizowane społeczeństwo, gdzie tradycja, starsi i tak dalej, to wszystko jest bardzo ważne. To ja myślę, że do tego nawiążemy po przerwie na reklamę. Ten odcinek jest dumnie sponsorowany przez patronów w Cieniu Imperium. Jeżeli chcesz dołączyć do grona najlepszych, zapisz się już dziś. Przed dołączeniem do patronatu w Cieniu Imperium najlepiej skontaktuj się ze swoim lekarzem lub farmaceutą. Stanie się patronem, może powodować różne niepożądane skutki uboczne, jak większą radość w życiu, lepsze sesje, lepsze rzuty na kostkach, ciekawsze sesje prowadzone przez mistrza gry, sesje rzadziej rozwalane przez graczy i inne wydarzenia, które mogą być mniej lub bardziej przyjemne. Zanim dojdziemy do tego, w jaki sposób krasnoludy imperialne organizują się same w swoich własnych osadach czy enklawach w ramach Imperium, to co jeszcze chciałem dodać, kończąc ten wątek historyczny, który zaczęliśmy, że po wojnach ze Skawenami sytuacja się odwróciła, te prawa zostały w dużej mierze cofnięte, potem Imperium rozpada się, jest czas trzech cesarzy, w związku z czym każda część w trochę inny sposób podchodzi do krasnoludów, ale generalnie nie ma tam większych zatargów, a potem przychodzi wielka wojna z chaosem, pojawia się imperator Magnus Pobożny, który w ramach swoich reform kodyfikuje, ustanawia status prawny krasnoludzkich dzielnic w ramach miast imperialnych i od tamtego czasu to funkcjonuje właśnie w taki sposób, jak on to uregulował. Jeszcze właśnie chciałbym wtrącić, tak, a propos właśnie tych różnych rodzajów krasnoludów, że właśnie pomijając krasnoludy imperialne, pomijając krasnoludy z twierdz, to Imperium też jest pełne krasnoludów niby imperialnych, które jednak żyją poza klanami, żyją poza tymi krasnoludzkimi dzielnicami. Bardzo często dlatego, że w jakiś tam sposób się zhańbili, czy po prostu im się nie udało i to są krasnoludy, które może gdyby pochodziły z Karaków, to stałyby się zabójcami troli. Ale stawanie się zabójcą troli nie jest żywą tradycją wśród imperialnych krasnoludów. Znaczy istnieje, ale jakoś tak rzadziej to... Tak, bardzo rzadko się zdarza, ale jednak jest dużo krasnoludów, które z różnych powodów jakby odpadają jednak od tego społeczeństwa, nie są w nie tak zaangażowane. I podoba mi się, bo oficjalne przygody, na przykład do czwartej edycji, dają nam kilka przykładów krasnoludów, które... mocno, bo wszyscy jednak jak myślimy o krasnoludach, no to myślimy o tych w miarę, prawda, honorowych postaciach, dla których tradycja, słowo i tak dalej są bardzo ważne, mają te swoje książki, gdzie zapisują przewiny, piwo, brody i tak dalej, ale właśnie podoba mi się, że oficjalnie przedstawieni bohaterowie niezależnie, którzy się pojawiają, właśnie krasnoludzcy, którzy jakby odpadli od tego społeczeństwa, to mamy jednego pijaczynę, który jest takim typowym archetypem żulika, którego da się przekonać praktycznie do wszystkiego tam za flaszkę czy kilka piw. Pojawiają się bracia jako drobni złodzieje, tacy, którzy też starają się urobić pieniądz w każdy sposób i są troszeczkę zawisni, niezbyt przyjemni, ciężko ich nazwać honorowymi. I mamy nawet przedstawionego przywódcę gangu, który stara się w żaden sposób nie okradać krasnoludów, ale do całej reszty nie ma najmniejszych problemów, żeby wyzyskiwać czy nawet mordować ludzi po to, żeby samemu być do przodu. I to jest bardzo... moim zdaniem też ciekawa rzecz, bo to jest, wiesz, jakby kolejny zupełnie inny poziom tego wszystkiego. Dokładnie. Ja myślę, że to mocno wynika z tego, że to społeczeństwo krasnoludów imperialnych jest wysoce, moim zdaniem, egalitarne. I to, w jaki sposób jest ono zorganizowane, myślę, że to potwierdza. No bo wiesz, tam nie ma klanów szlachty. W zasadniczo. Te krasnoludy, które były wysyłane handlować na te placówki dalekie jeszcze przed powstaniem Imperium, to nie była ta najwyższa szlachta, to nie byli krewni najwyższego króla, to był ktoś, komu dano, nie czarujmy się, paskudne zadanie siedzenia z tymi ludźmi na powierzchni, daleko od władzy i prawdziwych pieniędzy. Blisko elfów, później już przy reszcie wojny, więc tam wypychano tych, którzy nie byli najwyższego rodu, nie mieli szerokich pleców, nie mieli wpływów w Karakach. Ba, później tam udawali się ci, których Karaki zostały zniszczone, zdobyte przez gobliny, przez skawenów i tak dalej. To byli uchodźcy, tak?
ze swoich własnych heraków. Musieli rozpocząć na nowo własne życie. I musieli się wpisać w to, co było tam wcześniej, czyli krasnoludzkie społeczeństwo bez szlachty krasnoludzkiej. Nawarstwiło się to, ba, jeżeli ktoś z jakiegoś powodu ucieka teraz z Karas Angkor i z jakiegoś powodu nie zostaje zabójcą, to też w jakiś sposób musi wylądować w tym społeczeństwie, jakoś się odnaleźć, jeżeli chce się ukryć wśród imperialnych krasnoludów, to też będzie raczej chował swoje szlacheckie pochodzenie, jeśli ono było, no bo jeśli ktoś się dowie w Karas Angkor, że ten, no to będzie jeszcze większa zniewaga, plama na honorze i tak dalej, i tak dalej. W efekcie wykształciło się przez te kilka tysięcy lat społeczeństwo, które odrzuciło te tradycje matriarchatu i w zamian za to ma co prawda klany, dalej szanuje wiek, dalej szanuje zamożność, dalej szanuje doświadczenie, dalej szanuje wiedzę, ale w sposób taki bardzo... Mi się kojarzyło trochę z taką protodemokracją, to znaczy jeżeli w danym mieście jest jeden klan, no to wiadomo, rządzi nim starszy. Starszego się pyta o zdanie, tylko tym starszym jest najstarszy krasnolud tutaj, niezależnie od płci, czy to nie jest matriarchini, tylko to jest najstarszy krasnolud. Jeżeli jest więcej klanów w danym miejscu, no to one formują sobie radę starszych krasnoludów, których jeden ma tradycyjnie rolę przedstawiciela lokalnej społeczności krasnoludzkiej wobec ludzi, ale decyzje tam są podejmowane nie przez wysokiego króla czy coś takiego, tylko na podstawie głosowania. Które zdanie wygra w Radzie Starszych w danej krasnoludzkiej osadzie czy w danej krasnoludzkiej dzielnicy, no to zdanie zwyciężyło. No, czy to się podoba tej mniejszości, czy nie, no ale stąd różnego rodzaju gierki i tak dalej, no ale jest to bądź co bądź wśród tych starszych decyzja podejmowana demokratycznie, muszą się jakoś dogadać. Ja właśnie zwróciłem uwagę na coś innego i ważne jest to, jak mówiłeś, że to jest protodemokracja, bo to jest taka demokracja tylko dla wybranych, w sensie ci na samym szczycie rzeczywiście głosują. Tak, ale to nie jest szlachta, to oni wychodzą tak samo z ludu, następny... To prawda. Przyjdzie, jeżeli dożyje tego czasu, to do jego kolei też dojdzie. To prawda, no ale to wiesz, to jednak wiele zmienia. Ja na przykład bardziej się zastanawiałem na tym, bo okej, kilka szybkich słów o właśnie krasnoludzkich dzielnicach. To one są jakby autonomiczną częścią, takim właśnie państwem w państwie, czy miastem w mieście, bo są budowane w ten sposób, że na zewnątrz te kamienice są budowane tak, że de facto są tylko mury na zewnątrz, ewentualnie jakieś okienka, które bardzo łatwo przerobić na strzelnicze okna. Wjazdy są nieliczne i są zawsze jakieś bramy, które zawsze można zamknąć. Oczywiście krasnoludy mają swoje studnie, na pewno mają swoich płaczerzy, więc mogą użyć bez całej reszty miasta bardzo długo. No i mają swoje podziemia, w których mają zapasy, dokładnie. Swoje własne świątynie, tam chowają swoich własnych zmarłych. Tak, no ale teraz pomyślmy o tym w ten sposób. Mamy takie miasto, więc ono się nie może rozrastać na zewnątrz. No bo siłą rzeczy dookoła są ludzkie miasta. Znaczy może, jeżeli jest taka wola, powiedzmy, całej dzielnicy i Rada Starszych próbuje coś tam z cechami, czy z władzami miejskimi, czy ze szlachtą ugrać coś innego, ale jako ty, jako pojedynczy krasnolud, który w tym wszystkim mieszka jeszcze młody, to nie możesz sobie, wiesz, kupić domu, nawet jak masz pieniądze, obok krasnoludzkiej dzielnicy. To znaczy możesz, ale to nie o to chodzi. Jak chcesz być dalej w społeczeństwie, no to twój dom musi być w tej krasnoludzkiej dzielnicy. Nie do końca, bo klany, one i tak się ze sobą kontaktują. Są krasnoludy imperialne, które żyją na wioskach. Tak. I tam się spotykają. Wiesz, to... To prawda, ale mi się wydaje, że w dużym mieście, od Uberstrajku, powiedzmy w górę, gdzie rzeczywiście istnieje pełnoprawna krasnoludzka dzielnica, taka tradycjami, która działa tak, jak powinna. Nie chodzi mi o mniejsze miasteczka, gdzie tam rzeczywiście może być tak, że krasnoludzki dom to jest po prostu kolejny dom przy tej jednej ulicy, tylko właśnie o to, gdzie jest pełnoprawna krasnoludzka dzielnica, to jeżeli jest jako młody krasnolud jeszcze, który wiesz, nie ma, bo okej, jeżeli jesteś bardzo bogaty, to jak w każdym społeczeństwie może stać cię na ekstrawagancję, ale jeżeli jesteś młodym krasnoludem, który potrzebuje tej społeczności, to musisz razem z nią mieszkać, nie możesz zacząć nagle mieszkać obok, bo wtedy wiesz, już będziesz tym innym, będzie się na ciebie patrzyło troszeczkę spod byka, czy tam spod brody, czy jak to się mówi w krasnoludach. Tak samo, jeżeli chcesz dostać pracę i tak dalej, to nie możesz iść gdziekolwiek, tylko musisz iść do, wiesz, powiedzmy kilku płatnerzy, u których możesz terminować. Mieszkanie, nawet jeżeli na niej cię stać, to wydaje mi się, że może być taki mechanizm, że wśród klanu można ci pozwolić na wykup mieszkania, które należało do czy izby, czy kogokolwiek, które wiesz, kiedyś należało do kogoś, więc żeby ci w ogóle pozwolić na ten wykup, to musisz się prezentować w odpowiedni sposób, czyli oczywiście starszy, czy ktoś tam musi cię lubić, czyli musiałeś się w odpowiedni sposób zachować. Wiesz, jest cała sieć
powiązań, którym musisz sprostać i rzeczy związanych z wizerunkiem, aby móc w tym społeczeństwie jednak w jakiś sposób piąć się w górę. Chyba, że rzeczywiście masz szczęście, w jakiś inny sposób udaje ci się, nie wiem, znaleźć furę złota, więc to jest dobry pretekst, żeby iść na poszukiwacza przygód w takiej sytuacji, jeżeli nie masz właśnie pleców w tym jednak bardzo małej społeczności, gdzie każdy każdego zna, wiesz, bo tu dochodzimy do tego, że krasnoludy właśnie, wiesz, są jednak widziane i oceniane przez swoją społeczność, więc z jednej strony można próbować uciec do bycia poszukiwaczem przygód, żeby, wiesz, zagrabić jakieś złoto, czy inne na przykład pamiątki związane z Karakami, czy w ogóle z krasnoludzką cywilizacją, żeby pokazać się z lepszej strony, żeby starsi na ciebie spojrzeli przychylnym okiem i żeby się móc w tej hierarchii w jakiś lepszy sposób ustawić. Z drugiej natomiast strony, no, będziesz wciąż widziany jako, wiesz, ten, który właśnie zamiast zajmować się uczciwą pracą, to robi jakieś tam rzeczy jeszcze w towarzystwie ludzi, niziołków, nie daj Boże, elfów, prawda? Więc to jest taka... No, ja myślę, że tutaj przesadzasz trochę. To znaczy, z elfami tu się jak najbardziej zgodzę, ale wiesz, ta sieć powiązań w społeczeństwie krasnoludów imperialnych nie jest aż tak sztywna, jak ta w Karaz Ankor czy w Karakach generalnie. Bo te krasnoludy imperialne każdego dnia wchodzą w interakcję z ludźmi, od nich zamawiają różne rzeczy, sprzedają im swoje piwo, sprzedają im broń, zamawiają, nie wiem, jedzenie w zamian i tak dalej. Każdego dnia to robią. Mamy informację, że czasem w swoich nawet krasnoludzkich karczmach zatrudniają niziołki, bo niziołki dobrze gotują. Więc one w te interakcje wchodzą. Ja myślę, że taka najbardziej praktyczna różnica pomiędzy mieszkaniem w dzielnicy krasnoludzkiej, a mieszkaniem w dzielnicy głównie ludzkiej, byłaby taka, że twoim pierwszym prawem nie byłoby prawo do osądzenia przed starszyzną. I tylko tyle, bo wiesz, nadal jesteś częścią klanu, nadal oczekuje się od ciebie wielu rzeczy wobec tego klanu, nadal klan ma wobec ciebie oczekiwania i nadal ty w każdej chwili możesz przyjść do klanu i zwrócić się o pomoc. Tak, ja się zgadzam ze wszystkim, co mówisz, tylko ja to też widzę w ten sposób, że wiesz, w centrum jakby właśnie tej krasnoludzkiej dzielnicy, w centrum tej władzy, gdzie masz tych starszych, te krasnoludzkie karczmy, bo są też takie, których nie widzi nikt inny, tylko krasnoludy, tak na dobrą sprawę. Bo są pod ziemią, tak. Na przykład. To krasnoludy, które tam decydują, ten trzon tej społeczności, właśnie starszyzna, kapłani i tak dalej, to tam może być sporo takich, którzy wiesz, nie opuścili tej dzielnicy od dziesiątek lat. Więc, no oczywiście. Więc dla nich to nie jest tak, że wiesz, jak właśnie się przeprowadzisz, czy w interesach zaczynasz, coś tam powiedziesz i tak dalej, nieważne to, że od razu wypadasz z klanu, ale po prostu jesteś inaczej widziany, bo nie jesteś tak bardzo widziany, nie jesteś tak często widziany, wiesz. Starszy tylko słyszał, że no Gotrek teraz mieszka poza dzielnicą i nie widać go codziennie w gospodzie, bo ma inne zobowiązania. Wiesz, to nie są takie rzeczy, które od razu cię przekreślają, czy coś takiego, bardziej mi chodzi o delikatne podteksty, które gdzieś tam są, bo nie do końca zachowujesz się tak, jak powinieneś. I oczywiście to wszystko się przekłada na jak najbardziej krasnoludy z Karaków i w wypadku krasnoludów Imperium jest to dużo łagodniejsze, ale myślę, że właśnie jest ten mechanizm. Dla mnie to jest coś, co uważam, że byłoby cudowne po prostu na rozgrywanie, na sesjach tego, że wiesz, to jest tak jak, nie wiem, rozmawiasz ze swoją babcią, zwłaszcza jak się jeszcze było dużo młodszym, robiło się różne głupie rzeczy. To są po prostu rzeczy, które trzeba zrobić i są rzeczy, których po prostu nie można zrobić. Nie jest ważne sens i logika i twoje osobiste doświadczenia, wrażenia, wszystkiego. To wszystko nie jest ważne, wiesz. Są po prostu rzeczy, które wypada i są rzeczy, których nie wypada. I tyle. A to prawda jak najbardziej, ale to i tak jest tylko drobny szczegół w porównaniu z jedną z największych różnic, jakie dzielą krasnoludy imperialne od krasnoludów z Karaków. Mianowicie, kiedy wspominałem ten egalitaryzm, no to tak, odpadł nam matriarchat, to znaczy nie rządzą kobiety, w związku z czym krasnoludzkie kobiety, te imperialne, mogą jechać na przykład gdzieś bez obstawy albo mogą podjąć jakąś pracę. To jest coś, co w moim przekonaniu sprawia, że krasnoludy z Karaków patrzą na te imperialne jak na jakichś, nie wiem, barbarzyńców. Wiesz, zdziczeli tam z tymi ludźmi. To jest właśnie ogromna różnica między tym, jak krasnoludzkie społeczeństwo jest normalnie w Karakach przedstawiane, gdzie właśnie mamy ten matriarchat. Matriarchat to też ten, ale mamy te matrony, prawda, których rola jest taka, żeby były mądre, no ale też siłą rzeczy zapewniały to przetrwanie krasnoludzkiej rasie i wiesz, kwestia doboru płciowego działa na zasadzie zasług i... No ale to jest generalnie temat innego odcinka, tak, dokładnie. No.
I to wszystko się rozpada jak najbardziej właśnie w wypadku ludzkich krasnoludów, tak? W sumie może być taka obelga od tych krasnoludów z Karaków, gdzie no wszyscy w miarę żyją tak jak ludzie, prawda? Każdy decyduje o sobie, związki są zawierane prawdopodobnie w podobny sposób jak wśród ludzi. I rzeczywiście, bo to jest właśnie jakby druga część tego spektrum, o którym ja mówię. Ja spoglądałem na tą najbardziej tradycyjną i konserwatywną część tego krasnoludzkiego społeczeństwa, ale właśnie z drugiej strony mamy przecież którego? Krasnoludzkiego, krasnoludzko-imperialnego. Okej, okay, dobra. Z drugiej strony właśnie mamy te wszystkie krasnoludy, które właśnie każdego dnia pracują z ludźmi, pracują dla ludzi, ludzie pracują dla nich, handlują z nimi, podróżują z nimi, spotykają się w tawernach, grają z nimi w karty i narzekają na ich słabe piwo. I część z tych imperialnych krasnoludów to są tak naprawdę imperialne krasnoludki. Tak, dokładnie tak. Co jest nie do pomyślenia dla kogoś, kto wychował się w sztywnym gorsecie oczekiwań i tradycji Karaków, więc to jest... Jak najbardziej. Jak tak można? Wyobraź sobie krasnoludy, które odrzuciły tradycje. Wiesz, one pomimo tego, że trzymają swoje własne tradycje, to one do pewnego stopnia tradycje Karas Ankor odrzuciły, choć uznają je za swoją starożytną ojczyznę, którą należy szanować i czasami starają się pomóc nawet, jak tylko mogą, ale no nadal. Bardzo mi się podoba ten obraz, który nam się wyłania, dwóch społeczeństw krasnoludzkich, które niby są takie same, a nadal nie potrafią się porozumieć. Tak, a trzeba też dodać do tego, że te imperialne krasnoludy, o ile wiele z tych klanów utrzymuje ze sobą jakiś kontakt, zwłaszcza oczywiście w jednym mieście, ale też na danym terenie, to z drugiej strony może też być tak, że poszczególne dzielnice krasnoludzkie mogą się od siebie diametralnie różnić, ponieważ skąd te krasnoludy pochodzą, jaka jest historia, jak właśnie te tradycje się zmieniały, może być fundamentalnie inna. O tym nie mamy za dużo informacji, ale jak najbardziej wydaje się to dopuszczalne, żeby sobie, wiesz, tworzyć krasnoludzkie osady czy właśnie dzielnice, które takie, a nie inne tradycje uznały za mniej lub bardziej ważne, które właśnie różnią się od siebie wzajemnie. I kolejna rzecz, o której właśnie tak jeszcze chciałem dodać, kończąc ten wątek może krasnoludzkich kobiet, to właśnie, wiesz, postać takiej kobiety, która jeszcze wypada zupełnie z tego krasnoludzkiego społeczeństwa, to znaczy krasnoludzko-imperialnego społeczeństwa, gdzie w jakiś sposób z niego odchodzi, też się staje już, żyje poza tym wszystkim tylko de facto w ludzkim świecie, to już też jest ciekawa postać, czy to jako gracza, czy bohatera niezależnego, który łamie tak wiele tabu i tradycji krasnoludzkiej, że nie wiem, co biedny krasnolud z Karaku miałby zrobić, jakby kogoś takiego spotkał. No chyba zabić na miejscu. No, albo udawać, że nic nie zauważył, tak, bo to już jest po prostu nie do pojęcia. No, to może się nie mieścić takiemu krasnoludowi z Karaku, ale tak, bardzo mi się podoba to właśnie te drobne różnice, które sprawiają, że te dwie społeczności będą miały gigantyczny problem, żeby się w ogóle porozumieć i będą na siebie patrzyły tak naprawdę krzywo, bo tutaj ty mówiłeś o tym przezwisku, tym ludzki krasnolud, prawda? No to takie coś funkcjonuje, nazywa się Umgdawi. Mamy inne też nazwy na krasnoludy imperialne, które używają krasnoludy z Karaków. Także tak, no to jest dość ciekawe, wiesz. Nawet jeżeli krasnolud imperialny pojedzie w góry krańce świata i nawet jeśli zaskarbi sobie w jakiś sposób sympatię, to i tak nie zostanie przyjęty jak swój, bo i tak jest obcy, prawda? Tak, to prawda. Ale to też działa troszeczkę w drugą stronę, tak swoją drogą, to z tego wszystkiego też się wyłania taki obraz, że weźmy pod uwagę, że te wszystkie krasnoludy i ich klany, które się osiedliły w Imperium, no to siłą rzeczy osiedliły się też w Imperium, dlatego że z jakichś powodów inne krasnoludzkie twierdze nie dało im aż takich dobrych możliwości, więc to też może być kwestia tego, że wiesz, no troszeczkę jednak poczucia odrzucenia. To nie jest stricte napisane w lore nigdzie, no ale siłą rzeczy tak, wiesz, z tego wychodzi, no bo skoro krasnoludy po upadku twierdz poszły mieszkać do ludzi, a nie do innych krasnoludów, no to jakiś powód też ku temu musiał być, prawda? Wiesz, no myślę, że to jest związane z tym wątkiem, który wspominałem wcześniej, że no, krasnoludy mają szlachtę, mają własną hierarchię tego, kto może się poszczycić tym, jak bardzo jest spokrewniony z bogami przodkami, w sensie w jakiej linii się od nich wywodzą. No i te imperialne krasnoludy wyciągnęły krótszy patyczek i nie mogą się poszczycić takim pochodzeniem,
W związku z czym no, zajmowały w Karakach te gorsze stanowiska. To one były z Kilofem, to one były z Szuflą, to one wypasały kozy, dajmy na to. Znaczy, ich przodkowie byli z Kilofem, ich przodkowie machali Szuflą, ich przodkowie wypasali kozy w górach i tak dalej. A nie dowodzili tymi, którzy robią odpowiednie te zajęcia, które wymieniłem wcześniej. Więc takie imperium myślę, że wydawało im się lepszym miejscem do krainy możliwości, po prostu do rozwinięcia swoich własnych zdolności i do osiągnięcia sukcesu. Jak najbardziej, chociaż i do tego należy tutaj dodać jeden wyjątek, może tak powoli zbliżając się do końca tego odcinka, a mianowicie chodzi jednak o krasnoludzkich kowali run, którzy w imperium są, w sensie jako imperialne krasnoludy z klanu, który trzyma tę tradycję kowalstwa runicznego, tylko jest to praktykowane w tajemnicy zarówno przed imperium jako takimi imperialnymi władzami, jak i przed wszystkimi spoza danego klanu, ale tak, są krasnoludzcy właśnie kowale run w tych imperialnych klanach, żyjących w tych imperialnych miastach, którzy przez te wszystkie tysiąclecia prawdopodobnie też mają jakieś swoje tradycje, swoje pomysły, swoje odniesienia do tego. Więc to też jest ciekawy element tego wszystkiego. Zwłaszcza, że wiesz, praktycznie wszyscy oni pochodzą z klanu kowali runów z Karagwarn i jest jakiś powód, dla którego woleli wyemigrować do Imperium, niż wrócić z sekretami swoich własnych przodków do Karasankor. Dokładnie. I właśnie wydaje mi się, że jejku, to jest naprawdę tak fajne, tak mnóstwo dobrego materiału na background sesji, na robienie nawiązań i tak dalej. Co jakiś czas się nam zdarza w odcinkach, ale naprawdę teraz, przynajmniej mi się zdarza mówić, że marzy mi się jakaś sesja i teraz zdecydowanie myślę o prowadzeniu czysto krasnoludzkiej drużyny właśnie, która musi nawigować między tymi dwoma społeczeństwami i wszelkiej maści zależnościami i rzeczami, które wymuszają pewne działania. Lub... A teraz uważaj, no. A na to wszystko drakarem dojeżdża krasnolud z Norski. O tak, to też byłoby ciekawe, a tym bardziej, że o tym już chyba dzisiaj nie wspomnimy, zresztą to nie jest dużo informacji, no ale przecież krasnoludy te imperialne wciąż mają swoich kapłanów, swoje świątynie, prawda? Więc mamy... Bo to jest tak, że jak mamy całą tę siatkę powiązań przeciętnego imperialnego miasta, czyli prawda, są jacyś rajscy miejscy, urzędnicy, ludzie z pieniędzmi, szlachta z przywilejami, na to wszystko wchodzą cechy, organizacje, świątynie, ewentualne kolegia czy uniwersytety, czy to magiczne, czy też nie. To wszystko oczywiście się nam dubluje z krasnoludami, gdzie oni mają swoje właśnie niejako cechy zajmujące się produkcją tego czy innego, które co funkcjonuje na swoich prawach, swoje świątynie, swoje miejsca pochówku pod ziemią, całe te wszystkie podziemne przejścia i kanały, którymi często krasnoludy mogą się zajmować zarówno dla miasta, jak i po to, żeby robić swoje rzeczy w tym wszystkim. Co ciekawe, tutaj też taka ważna różnica w stosunku do krasnoludów z Karaków. Klany krasnoludzkie nie muszą pokrywać się z danym cechem, tak. Z daną gildią i tak dalej. To znaczy członkowie klanu mogą wykonywać różne profesje, to też jest zerwanie trochę z tradycją krasnoludów z Karaku. To nie jest tak, że jedna rodzina zajmuje się tylko jedną rzeczą, nie? Tak, no więc właśnie wiesz, możemy mieć dwójkę krasnoludów z różnych klanów w obrębie tego samego miasta, którzy obaj starają się zostać, nie wiem, terminatorami, tam czeladnikami u jakiegoś płatnerza, ale wiesz, żeby uzyskać jakieś plusy, muszą się udać na rynek, na handel, żeby w czymś pomóc. Wiesz, pakować się w kłopoty cały czas z jednej i z drugiej strony, bo mówię, tych wszystkich naczynek połączonych wydaje mi się jest po prostu mnóstwo i głębia, którą to daje, jest naprawdę ciekawa. Tym bardziej, że wszystkie rzeczy, które takie normalnie możemy uważać za wartościowe, prawda, jak mamy poszukiwacze przygód na sesji związane, wiadomo, z pieniędzmi, magicznymi przedmiotami, powiedzmy ewentualnie statusem, to tutaj dostajemy to drugie dno, gdzie to, czy udało się zebrać skarb, jest drugorzędne w porównaniu do tego, jak to się ma do czynów, jakich się dokonało, czy ktoś się nie okrył hańbą, czy udało się coś odzyskać ze starej, utraconej historii, a może przez dokonania naszych awanturników coś, jakiś krasnoludzki skarb został stracony, czy zniszczony, czy została, wiesz, dodana nowa informacja o właśnie dokonaniach przodka sprzed 1500 lat. Mnóstwo naprawdę głębi backgroundu na takie sesje i aż mnie kusi, żeby tylko to prowadzić. Ja ci tylko przypomnę, że masz inną sesję do... Ja wiesz, wiem. Inną kampanię do zakończenia. Ja wiem, inną kampanię do zakończenia. Just saying. I czasu brak na cokolwiek innego. Ale będziemy nad tym pracować. Tymczasem chyba wam podziękujemy na dzisiaj. Mamy nadzieję, że podobało się słuchanie naszego odcinka. Jeżeli tak, to
rzucicie lajkiem, subem i czymś takim. Zapraszamy Was wszystkich na naszego Discorda. Tam możemy sobie kontynuować te rozważania o krasnoludach. Dokładnie, zaczynać nowe. Oczywiście jeszcze raz podziękowania dla naszych patronów. Dzięki nim mamy dostęp do wszystkich informacji, jakich możemy potrzebować, a które da się kupić za pieniądze. Zatem jeżeli chcecie do nich dołączyć, to link znajdziecie w opisie. W opisie znajdziecie też informacje na temat kodu promocyjnego. Na 10% do wszystkich zakupów na stronie Copernicus Corporation, czyli polskiego wydawcy Warhammera i nie tylko. Dokładnie tak. My się z Wami żegnamy. Bo na krasnoludzką umorłę musimy zakończyć dzień w gospodzie krasnoludzkiej, porozmawiać o wszystkich wydarzeniach, tak, i planach. Namówiłeś. Aj, waj. Chwała Imperium i krasnoludom, które pomogły je budować.